czego mogłaby nie mieć. I wracamy do Sonika. Crazy Gadget. Musimy znaleźć Eggmana. Który porwał najwyraźniej Amy. I chce coś jej zrobić. Tym razem jako Sonic będziemy manipulowali na wszelkie sposoby grawitacją w etapie. Co sprawia, że etap jest naprawdę całkiem przyjemny, ale też jest dość trudny i można w nim zginąć. Na drodze oczywiście stają nam roboty Gun, jak zawsze, jak i te prototypowe kopie Chaosa. I to jest długi etap, tak swoją drogą. Też czekamy całkiem szybko, tutaj mamy jakąś kapsułę, gdzie robimy hiperprędkość. Robot Gun, który jest jednocześnie skoczny, jakiś tam kasek handy. Dalsze zabawy z grawitacją. Tutaj mamy odskocznię. Tutaj mamy taki włazik. Co je tutaj będziemy włazić? Tutaj mamy jakiś kwas. No, nie muszę chyba mówić, że jak tutaj wpadniemy, to będzie to skutkowało natychmiastowym zgonem. Idę we WB, jakoś nie ufam. Nie ufam tej grze na tyle, żeby złazić w dół bezpośrednio. I dobrze w sumie zrobiłem. Light dash. I jedziemy. Wow. Dobrze, że skoczyłem w tym momencie. O, co za cheat! Ja byłem już... byłem tak rozpędzony, to jest nie fair. Czemu ta gra to robi? Czemu? Jak jest się w dynamicznej sytuacji... W ogóle to mi przypomina bardzo fajny lek. Jak już mamy ten rozpęd, to nagle gra robi wszystko, żeby go zatrzymać. Mimo tego, że... Bądź co bądź, powinniśmy tu pędzić przed ciebie, bo jesteśmy Sonikiem. O, nie mogę się nawet tam zamknąć. Dobra. Może zamknij się, Eggman. Robię co mogę. Trafiłem! To był wielki bullshit! To był jeden wielki bullshit i ja tego nie akceptuję. Tego, co tam się stało. Jeszcze mechanizm wpadania w te poręcze jest dość niewygodny i można je bardzo łatwo przegapić, więc to jest takie ryzyko trochę. I nie zawsze ono się udaje. Nie zawsze ono się też opłaca, nie? Tak, tu się coś wiemy. To będzie upgrade dla Sonika. To jest inny przedmiot. To musi wskoczyć tutaj wyżej. I tu jest przedmiot, to jest ognisty pierścień, który pozwala nam wkonać ognisty przewrót. Możemy znowu zmienić grawitację. Mamy już chyba wszystkie przedmioty, oprócz jednego dla Sonika, oprócz mistycznej melodii. To jest ten przedmiot, o którym mówiłem wcześniej, że on działa z tymi posążkami. I będziemy może próbowali go zdobyć później. Nie wiem, nie jestem pewien. Dobra, dobra. A, więc to jest nam potrzebne do skończenia etapu. To jest wymagane. Piękny light speed dash przez przestrzeń kosmiczną. Powinienem wskoczyć na to. Dam radę jeszcze? Dam radę, okej. Okay. Będzie to po prostu fajnie wyglądało, okej. Okay. Ognisty przewrót też dużo fajnie wygląda. Okay, są te chaosy, to sobie zniszczymy. Chyba nie z nich byłem w ogrodzie Chao. To jest trochę przykre, bo powinienem sobie w nim być. Chociaż raz, żeby pokazać, jak on działa. Tam zderpiłem, ale nieważne. To się nie liczy. Jarte slow, jarte slow. Zamknij paszczę, Eggmanendo. Idziemy tutaj. Au. Traf. Tam coś było, ale już mniejsze o to. I to jest całkiem ciekawa część etapu. To jest coś, co zawsze pamiętam miło. Haha! Mianowicie będziemy mieli dużo zmian grawitacji, aby dotrzeć do pewnych segmentów platformowych. I trzeba umiejętnie się po nich poruszać, aby nie zginąć. Oho, okej, okej. Ten bounce się przyda. Lecimy dalej. Pierwszy nie, nawet ich nie widziałem.
Teraz tak chyba trzeba zrobić tak, tak i tutaj, tędy. Czasami można jakimś skokiem złamać tą sekwencję i udać się tam, gdzie nie powinno się udać po kolei. I to jest właśnie fajne, że można robić to na wiele sposobów, nie tylko tym standardowym, ale też na kilka różnych. Wow, i teraz coś, czemu nie ufam, czyli poręcze. No dobra, tu powinien być byłem ostrożny, więc nic się nie stanie. Tu nie byłem ostrożny, a mogłem się tego spodziewać, że ta gra będzie bullshitować mnie w dalszym ciągu. Jakbym spadł, to najprawdopodobniej bym zginął. Jeśli nie będę miał za dużo, pewnie mój ranking będzie oscylował coś koło E albo D. No niestety. Tak też bywa. Nie wiem w ogóle, po co ja to naciskam. Nie wiem, jak to robicie. No, nawet lecę, żeby on mnie nie trafił. I staram się, czy jest coś godnego uwagi. Mistyczna melodia. Spoko. Całkiem, ale... A, okej, okay, tu nie powinno być. Ja powinienem być tam dalej. Bycie, bycie, bycie. Na się trafi. Tutaj już chyba powinien być koniec tych dzikich manewrów. I tu jest Goring! Okej, okay, ja zapalę sobie światło w pokoju, mam ciemno. Just made it. Wybaczcie za tą ciszę. 33 minuty zostały do wystrzelenia działa, a tymczasem nam nie powodzi się zbyt dobrze, bo musieliśmy tutaj trochę się sidetrackować. Tails jest tutaj naprzeciwko Eggmana. Jest sobie Amy i wejście bohatera, wchodzi Sonic! Dum. 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 Let's take care of business first, shall we, Sonic? Hand over the Chaos Emerald, slowly! Slowly! You're too slow! If you really care for her. Handing over the fake emerald, nikt ci nie słyszy! I can kill two birds with one stone. No dobra. Wszyscy są pewni co do powodzenia tego genialnego planu. Czyżby Eggmanowi w końcu miało się powieść? Czy już nie wspominając o tym, że to jest fałszywy szmaragd. Dup. Nie ma tak fajnie. Wygląda to, że Eggmanowi naprawdę ma się powieść. Dobre! Dobre! Niesamowite! Ostatnie słowa z Sonica the Hedgehoga. Oczywiście musi zapozować jakoś fajnie z tymi rękoma. I... piu! Lecimy! Ale tymczasem... Tam jest kawałek szmaragdu? Boom. I był sobie Sonic. Chyba nawet Eggman trochę smutł wewnętrznie, że już nie ma rywala. No ale cóż... Czas na charakter development Tailsa! I czas na ostatnią walkę Tailsa chyba. Eggman ma już na sobie pancerz, który też dostaniemy, myślę, grając z nim. To jest, nie ma czegoś takiego. Chyba nie ma pierścieni. To jest najgorsze, co może być, czyli ten cholerny, spoczony laser. Dobra,
Udało się. Ten laser jest bardzo zboczony i naprawdę nie radzę. Nie radzę się z nim spotkać więcej niż raz, bo to może powodować... no, nieciekawe sytuacje związane z wieloma śmierciami. Cześć, Knuckles. Gdzie ty masz w ogóle... szmara, gdzie żeś go schował? Już nie wnikam, ale... Sonic jednak żyje! Oh my god, nie spodziewałem się tego zupełnie. Że on jakimś cudem sobie poradzi. Ale Sonic też opanował moc kontroli chaosu, nawet z fałszywym szmaragdem, ponieważ czemu nie, jestem głównym bohaterem. Mogę robić nawet takie rzeczy. Knuckles oczywiście nigdy nie wie, co się dzieje, bo zresztą on zawsze jest na uboczu i zawsze robi rzeczy po swojemu. No, wygląda na to, że jednak to jest słuszny ten, będzie być. Dalej, za to mamy ostatni etap Sonika i ostatni etap Hero Story, czyli Final Rush. Jest to ostatnia podróż przez... drobne ruszenie gałką, które spowodowało się. Jest to ostatnia podróż przez kosmiczną kolonię Ark. O, dobra, to wygląda. I mamy tu bardzo dużo tych cholernych poręczy. Mamy tego naprawdę bardzo dużo. To będzie nasz główny środek transportu w tym etapie. Nie żebym narzekał, bo one są, sprawiają, że etap jest naprawdę dynamiczny. Sami widzicie, że pod nich się dość ciężko napije. Dość ciężko się porusza. Dobra, było dobre. Można się rozpędzić teraz. Można sobie przeskakiwać z poręczy na poręcz, ale jest to końcowo dość trudne. No teraz to nawet nie można tego nazwać poręczą, to jest gdzieś w przestrzeni kosmicznej. No dobra, nieważne. Umownie, skróćmy się to, będziemy to nazywali poręczami. Do tego, że nie mogę niczego lepszego wymyśleć. Skocznie i mamy kolejny checkpoint. Oczywiście, ponieważ jest to ostatni etap, jest to najbliższy, no właśnie w całkiem... Boże. Zawał, okej, dostałem, myślałem, że na to nie mogę zrobić. Odbywa się w bardzo ciekawym...